teraz w tej końcówce trzeba zagrać z zębem, trzeba pokazać charakter i pokazać, że gra się do końca, a na pewno chłopcy potrafią. 47-54, 2 minuty 48 sekund do zakończenia spotkania. Jest doping na polskiego zespołu. Igor Komoratasz czeka na zasłonę Kosiuka. Teraz do Szebruka. Szebruk do Kosiuka. Kosiuk faulowany. Dwa rzuty wolne dla Wojtka Kosiuka. Jest okazja zmniejszyć tę przewagę Węgrów. No niestety pierwszego nie trafia Wojtek Kosiuk. Drugi też nie wpadł. Nie jest dobrze. Nie jest dobrze, ale gramy. I Węgrzy punktują. No teraz trzeba uważać. Można w tym jeszcze grać, ale wynik będzie też istotny. Teraz jakaś trójka by się przydała, ale my stratę robimy. No, znakomita końcówka Węgrów. 58-47. Igor Komoratasz. Desperacka rzutu za 3 i Kaszowskiego nieudana. Teraz tutaj widzę dwóch obwodowych z UKK Wrocław. Tutaj chyba faulował Sobkowiak. I to jest jego 5. faul. Jemu podziękujemy za grę w tym meczu. Przypominam, turniej Nadziei Olimpijskiej to turniej towarzyski przygotowujący reprezentację do docelowej imprezy w przyszłym roku do Mistrzostw Europy U16 w Bułgarii w Sofii. Może tam będziemy, jeżeli znajdą się sponsorzy. Witam trenera Ziółkowskiego. Co zadecydowało o tym, że oni tam tak odskoczyli w tej końcówce? Te trójki to były takie przypadkowe albo wypracowane? Przypadkowe. No się rzuca do kosza po to, żeby trafić, tak? Dokładnie tak. Jak mieli miejsce, to rzucali. Jak rzucali, trafiali. I to chyba decydowało. 6 punktów chyba tylko w tej kwarcie. Właśnie, ta kwarta nam nie wyszła. Ale to wczoraj nam pięknie... Chyba jeszcze nie skończył. Minuta 20, trzeba coś tam trafić. No ale Cibińskiego nie widzę teraz na parkiecie. No i to jest powód tego wyniku. To może mówić tylko trener tego zawodnika. No ale wszyscy muszą pograć, turniej towarzyski. Jutro pan będzie też na ostatnim meczu. Postaram się być, jak ty będziesz, to ja też. Dobra, super. Dzisiaj przyjechał trener Żółkowski, jest trener Suski, jest jeszcze trener Giergowski. Ładnie miało kilku trenerów. A my wracamy do gry, proszę Państwa. Jak powiedział trener Żółkowski, jeszcze jest czas, żeby to wygrać.
Dokładnie 80 sekund do zakończenia spotkania. 13 punktów przewagi Węgrów. Igor Okobratarz. Czempiel. Czempiel. Kolanem tak oko odbił. Ale też nie opanował piłki. Ale myśmy nie wrócili się za szybko do obrony, co poskutkowało stratą kolejnego punktu. 60-47. 62-47. Odegranie. Czempiel traf. Usłyszał to, co mówię, i trafił. 62-50. 62. Ostatnia minuta meczu. 62-50 prowadzi zespół z Węgier. Skacze ten zawodnik z numerem 51. Ostatnie 25 sekund. No ten faul chyba nas uratował przed utratą kolejnego kosza. Ja już pomału będę kończył relację z tego meczu. No niestety nie udało się Polsce wygrać, ale grali fajnie. Starali się, turniej towarzyski, trener dużo rotował, jutro gramy z Czechami. Jutro gramy z Czechami, kadra się pewnie będzie cały czas kształtowała. No ja życzę chłopakom i wam wszystkim wszystkiego dobrego w przyszłym roku, aby nas cieszyła koszykówka, żeby wszystkie kadry wrócili do dywizji A, do elity. Jeszcze ładnie teraz Łukasz Klawa. 53-50-20. Przepraszam, Szebruk to był. Drugi raz mi się Szebruk z Klawą pomylił. 3 sekundy do końca. Jeszcze przechwyt. Zdąży rzuć. Oj, niewiele brakowało. Także kończę relację z Konina. Polacy przegrywają. Drugi mecz 63-52. Jutro zapraszam na mecz.